Quigley na razie w tym spotkaniu po trzech kwartach, 17 minut spędzonych na boisku, znakomita skuteczność, 4 na 5 za 2, 2 na 3 za 3, zdobytych ma 14 punktów, no i jak tak dalej pójdzie, to będzie najlepszą zawodniczką zespołu, no a jeśli jej drużyna wygra, no to także będzie miała MVP, szanse na MVP. Na MVP, tak jest. Aha. Tak, ja chciałam powiedzieć, że poprzez tą dobrą grę obronną Polek w tej kwarcie zmieniła się ta proporcja, wyrównała się proporcja punktów zdobytych pod koszem, tak? W tej chwili już jest 32 do 24 dla zawodniczek zagranicznych, ale to już jest bardzo dobrze, tak? Biorąc pod uwagę poprzednie statystyki. Tak, widzimy też, w czym Polki mają przewagę, to są tak zwane punkty po stratach, a więc z kontrataku, często z kontrataku, ale też właśnie po wymuszeniu błędu rywalek 14 do 7, także punkty drugiej szansy, a więc po zbiórkach w ataku 10 do 2, no też oczywiście nie można tego tak liczyć, no bo jednak jeśli ma się dobrą skuteczność, to nie ma się szansy na te punkty drugie, na dobitkę. Natomiast no tutaj bardzo duża przewaga w punktach z kontrataku, 18 do 7 dla Gwiazd Belka. Daniel Wilson niecelnie pojawiła się na parkiecie, także Krystyna Owina, Valeria Musina. Jest też Ali Quigley, Ela Mowlik teraz świetnie. Za trzy punkty. Świetnie z wyskoku, to taki no, bardzo trudny rzut. Ona, nie, jej się nie udało, startowała w eliminacjach do konkursu za trzy punkty, ale nie udało się zdobyć wystarczającej liczby punktów. Teraz dobre podanie do Wilson, ale dobra obrona Leciejewskiej. No i tutaj Kaczmarczyk też wywalczyła tę piłkę. Zobaczmy, no Leciejewska nie chciała, nie zdecydowała się na grę 1 na 1. Pięknie. Agnieszka Skobel. Świetne wejście Agnieszki Skobel pod kosz. No i już mamy 5 punktów tylko. Świetnie teraz ścięła. Świetnie, backdoor, tak, ucieczka za plecy, fantastycznie. Ale Quigley, ale to też właśnie umiejętność tego dogrania w tempo, to co widzieliśmy, chwila zawahania obrońcy i to trzeba widzieć i to właśnie było tutaj wszystko jasne. Teraz Skobel z dystansu nie trafia, już Quigley jest w kontrze. Ale nie ma punktów dla Gwiazd Belka. Jest szansa na kontrę. Mowlik za trzy punkty, ale zbiera Kaczmarczyk. Szkoda, że Kaczmarczyk nie zdecydowała się na próbę dobicia tej piłki. Dobra, teraz do grania do Leciejewskiej, która chociaż źle złapała tę piłkę. Szuka dla siebie pozycji Ali Quigley, ale nie chce, nie forsuje tak bardzo rzutów, chociaż mogłaby to zrobić. No, a teraz... no świetne pójście na zbiórkę i dobitka piłki. Widzimy tutaj jeszcze na powtórce Chenisen, bo ona była gdzieś przy tym rzucie, to ona gdzieś stała na trójce, tak. A mimo tego poszła na kontrę. Leciejewska z pół dystansu. To jest bardzo dobra decyzja. Było 5 punktów, jest... Są 4, a nie. 7. 7. No ale już tak Polki na tablicach nie przegrywają. To jest bardzo dobra, bardzo dobry synoptyk. Teraz Leciejewska zablokowana niesamowicie przez Wilson. Tutaj nam Gwiazdy Belka pokazują, co to są widowiskowe zagrania w obronie. Chociaż może teraz będzie rewanż. Rewanżem jest faul. Widzimy tutaj właśnie no, uderzenie ewidentne, nie udało się tej piłki tutaj
Basket Ligi Kobiet i już za chwilę wszyscy, naprawdę każdy z nas, doganiamy zespół we wrzosowych, fioletowych, jakkolwiek strojach. Wszyscy głośno! No, na te ostatnie minuty też ożywiają się kibice. Wszyscy bo to jest 6,5 minuty jeszcze walki. Jest 8 punktów, Lamowlich trafia z pół pięknie, dystansu. Nie odpuszczamy! To, co było atutem zawodniczek Gwiazd Belka, ten brak takiej taktyki, to był atut w pierwszej połowie, prawda? Tak, kiedy teraz było już dużo, kiedy było dużo właśnie, no chociaż Ali Quigley teraz zdobywa znów łatwe punkty. Znów ta taka szkolna akcja treningowa, ale skuteczna. Natomiast w momencie, to jest ciekawe, teraz Kaszmarczyk, no, faulowana. Natomiast teraz w momencie, kiedy są ostatnie minuty, kiedy trzeba coś ustawić, żeby mądrze zagrać i rozsądnie, no to tutaj może być właśnie przewaga reprezentacji Polski, no bo Polki mają taktykę, a tutaj Gwiazdy Belka no, mogą mieć... Mogą czuć się zagubione, tak? Tak, bez jakichś podstaw takich. Mogą się nie rozumieć, więc to tutaj może być przewaga. Wróciła Justyna Żurowska, o której mówiliśmy, która tutaj znakomicie grała w wcześniejszym etapie. Znów jest Quigley, bardzo szybki rzut, no i znów celny. I bardzo celny. A my nie odpuszczamy, kochani! Polska! Polska! Znów jest Mowlich za trzy punkty. Nie trafia, ale walczy tam Żurowska. Jeszcze jest Skobel. Oj nie. No, szczęśliwie, tak, bardzo. Siatkarsko. Teraz Paulina Pawlak. Bardzo mądrze Paulina się zachowała. No dobre to wejście, szkoda, ale... Tak. Szkoda, że niecelny ten rzut. Bliska przechwytu była Skobel. Daniel Wilson. No, wytoczyła się ta piłka z kosza, ale jeszcze Gwiazdy Belka przy piłce. Znów Quigley, strasznie ten szybki ma rzut, ale tym razem niecelny. Już jest Żurowska, ale odda piłkę Skobel. Ta dobrze. Wykorzystuje swoją przewagę wejście motoryczną. Agnieszka Skobel, mówi się, że gdyby nie grała w koszykówkę, to mogłaby być lekko atletką, bo ma tą niesamowitą sprawność, szybkość, dynamikę. No ale na szczęście gra w basket. Tak. Już tylko 5 sekund. No widzimy Ali Quigley. Znakomicie niecelnie jednak. No i jest Janice Nambo, która trafia. I czas dla reprezentacji Polski. I czas dla trenera Jacka Winnickiego. Wyjątkowa postać, która dzisiaj również dołączyła do nas w klimacie oczywiście 66 do 56, a więc wróciły Gwiazdy Belka. Był ten moment, kiedy już było tych punktów przewagi 5, ale jednak Gwiazdy Belka potwierdzają swoją ogromną klasę. No tak, w tym momencie Quigley zaczęła grać doskonałą akcję z tym swoim szybkim rzutem z dystansu, zwiększyła znowu przewagę, ale ja myślę, że Polki grają teraz naprawdę bardzo dobrze, grają aktywnie w obronie, potrafią zdobywać punkty, nie boją się zdobywać, grają akcje indywidualne, grają akcje zespołowe. To jest dobra gra, to jest dobra koszykówka. Wróciła Weronika Ipczak. Kiedy ona była na boisku, to rzeczywiście w tej trzeciej kwarcie ta przewaga stopniała. Justyna Żurowska w tej akcji dla siebie charakterystycznej, ale niecelnie, no ale mamy jeszcze piłkę, jest Weronika Itczak. Leciejewska musiała rzucać za trzy punkty. Nie trafia. Jest Szarnicol. Teraz no, troszkę więcej taktyki w zespole Gwiazd Belka. Ale też to jest właśnie czasem ten problem. Tutaj dobra pomoc, no ale znów Quigley uciekła.
jeszcze zebrała w ataku, zablokowana z tyłu przez Leciejewską. No mają przewagę Polki, czy ją wykorzystają? Już wróciła do obrony Kulki po przewróceniu się. Jeszcze Żurowska walczy. I piłka dla Polek. A więc będą miały Polki nowe 24 sekundy, aby tę akcję rozegrać. Oczywiście nie będą pewnie chciały grać długo, bo to jednak trzeba te punkty odrabiać. Natomiast no jest czas na przygotowanie tej akcji. Skobel, no za gęsto było tutaj w tej strefie podkoszowej. Szuka Żurowskiej. Bardzo ładny rzut lewą ręką, pójście w lewą stronę. Kolejne dwa punkty. No to jest mocna broń Justyny Żurowskiej, bo rzeczywiście widzieliśmy ją wcześniej w dobrych akcjach na prawą rękę, no ale też widać tutaj na lewą stronę, też nie boi się grać, aha, nie boi się podejmować takich decyzji. Liczak za trzy punkty. O, bliska celu była, ale niestety. Brakuje nam takich właśnie szalonych trochę rzutów Weroniki Ilczak. Znana jest z tego, że właśnie potrafi takie trudne rzuty trafiać. Każdy z nas, wszyscy jesteśmy biało-czerwonymi! Oj nie, teraz troszkę sygnalizowane, ale jednak piłka wróciła do Weroniki Ilczak. No pięść w dole, a więc widzimy. Jest podanie do Mowlik, jest podanie do Żurowskiej. Tu nas to dwa punkty. I znów widzieliśmy pięść w dół, prawa pięść. Aha. Tak, i pomimo tego, że kryją ją zawodniczki o takim samym wzroście, tak? Lawender jest nawet może odrobinę wyższa, to ona sobie doskonale radzi. No a teraz trafiła ta, która tutaj prezentuje się znakomicie, Ali Quigley. Nieco ponad półtorej minuty do końca tej czwartej kwarty. Trzeba szybko zdobyć kilka punktów, tak, wybronić. Polki wciąż mają szansę na odniesienie zwycięstwa. Świetnie. Teraz Żurowska znów. Nawet z faulem można by było powiedzieć. Bronimy! Teraz najważniejsze, aby tę koszykarkę Ali Quigley zatrzymać. No ale tu właśnie poszła pomoc od Skobel. No, faulowana jeszcze przez Żurowską Lawender. Ale nie będzie jeszcze rzutów, bo obie drużyny mają po jednym przewinieniu. Tak, taki faul nie przy rzucie, gdzie piłka z boku przy tym zagrożeniu spod kosza. Można powiedzieć, że był to faul taktyczny taki nawet. Mądry faul. Mądry faul, tak, mądry. Dobrze zbrała Kaczmarczyk. Jest jeszcze szansa, żeby tę przewagę zmniejszyć. Właśnie piłka do Żurowskiej, ale tu już dwie koszykarki przy niej. No właśnie, tutaj to jest to, o czym mówiliśmy, czyli te szalone decyzje czasem Weroniki. Czasem tak, pomagają, a czasem przeszkadzają. To był dobry pomysł. Pomysł był bardzo dobry. Ale jednak no, rywalki znakomite, no i to udało im się to odczytać. Dobrze teraz w obronie Weronika Ilczak przeciwko Szarni Col, ale udało się Szarni wywalczyć. Znów Quigley. Col szuka podania, ale znalazła się tam w tej strefie podkoszowej. No, zebrała jeszcze Misiuk, 24 sekundy, kochani, 6 punktów. Wszystko jest jeszcze będzie możliwe. Trudno, o teraz właśnie jeszcze zablokowana. Zobaczmy, właśnie efektownie jeszcze podała Szarni Col. Bardzo ładna akcja. I są punkty Lawender, a więc tutaj już zwycięzca tego spotkania jest pewny. Jeszcze Agnieszka Kaczmarczyk z pół dystansu trafiła w ostatniej sekundzie, a więc 70-64. Wygrywa drużyna gwiazd PLK. W basketligowie 2014 roku, ale zanim to nastąpi, drodzy Państwo, przypomnę, że przez ostatnie dni tutaj w Gdyni odbywał się turniej. A teraz już wręczenie MVP. No, nie ma niespodzianki. Ali Quigley z zespołu Wisły Kanpak Kraków zdobywa tę nagrodę.
No a to nie bez powodu. Zdobyła 22 punkty, miała 4 zbiórki, 3 przechwyty, świetna skuteczność, 8 na 12 za 2, 2 na 5 za 3. A więc no, zasłużona nagroda, MVP, nagroda MVP dla tej koszykarki, no bo rzeczywiście wyjątkowy występ, znakomity dzisiaj zaprezentowała się nam ta koszykarka. Ta sprawa teraz tak mocno uniesionej podwójnym zwycięstwem na pierwszym. My tymczasem dziękujemy za uwagę. 70 do 64 wygrały gwiazdy PLK z reprezentacją Polski. To spotkanie dla Państwa komentowali Kasia Dulnik i Michał Pacuda. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia.